Hej, mam dla Was dzisiaj szybki, krótki i treściwy materiał na temat tego, co ArenaNet planuje w 2023 roku. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, dla zainteresowanych link będzie w opisie, przyjrzymy sobie tylko tak na szybko. Na początku mamy krótkie info na temat nagród, które ArenaNet zdobyło w 2022 roku, dalej definiują problemy i po przeanalizowaniu wszystkiego mają bardzo prosty cel. A mianowicie dostarczyć content razem z update'ami dużo częściej. Jak do tego dążą? Przede wszystkim poprzez zrównoważenie alokacji swoich pracowników, gdyż wcześniej było tak, że jak wydawali jakiś duży content, to praktycznie cała ekipa pracowała nad tym jednym projektem i w rezultacie odbijało się to na mniejszej regularności w update'ach z nowym contentem. Z tego względu możemy się spodziewać większego wsparcia dla popularnych trybów gry, udogodnień quality of life, a także ulepszeń gameplayu, profesji, nowych funkcji, rozbudowy świata gry, wliczając w to oczywiście story. I co to dla nas oznacza? Generalnie tyle, że zamiast jednego dużego dodatku co 2-4 lata, przeplatanego sezonem Living Story, będziemy dostawali nieco mniejsze, ale dużo częstsze aktualizacje. I przewidziany jest tutaj model kwartalny, więc mniej więcej co 3-4 miesiące będziemy dostawali coś nowego. Z nowości przewidziane jest oczywiście nowe story, z dwiema nowymi mapami, a także strike misjami, nowe funkcje rozgrywki oraz walki, a także nowe masterki oraz nagrody. I w kolejnych update'ach, jak można przewidzieć, dostaniemy nowe mapy, nowe story, challenge mode do strike misji, nowy fraktal wraz z challenge modem oraz nagrodami oraz nowe systemy wdrożone wraz z tymi rozszerzeniami. Poniżej mamy roadmapę z grafiką przewodnią, z datami wszystkich większych aktualizacji aż do 2 maja. I w sumie to by było na tyle. Jak dla mnie częstsze update'y mega fajna sprawa. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Link do tego newsa oczywiście zostawię wam w opisie. Trzymajcie się i widzimy się na Twitchu, hej!